To jest Teatr Ateneum, nasza nowa scena, mój drugi dom. Paulina moim zdaniem jest wspaniałą aktorką, której nie określa jej wygląd. To, że jest ładna, zgrabna, ona jest bardzo utalentowana, jest bardzo myślącą aktorką, wspaniałym partnerem i pozytywną koleżanką, co w takiej pracy zespołowej jak w teatrze jest bardzo, bardzo ważne. Wczoraj dostałam od Agaty Kuleszy krupnik. Agata Kulesza w ogóle świetnie gotuje. Wymyłam słoik, także mam nadzieję, że dostanę jeszcze ten krupnik, bo był po prostu w dziesiątkę. Paulina też jest bardzo plastyczną aktorką. Potrafi się zmieniać. To znaczy to, co ja na przykład bardzo cenię w aktorstwie, czyli taką kreację. To mi się w aktorstwie podobało, bo może, żeby oszukać widza, że to nie ja. I myślę, że Paulinka coś takiego ma. Proszę Państwa, Wałkach. Dzisiaj wywiad w Wałkach. Jak będę już taką dobrą aktorką jak Agata, wtedy zasłużę na takie same Wałki jak Agata. I tak ja mam elektryczne. To jest aktorka, która ma wszystkie cechy hollywoodzkiej gwiazdy. Jest empatyczna, energetyczna, piękna, zdolna piekielnie. Paulina Gałązka ma 33 lata i zagrała już w ponad 70 produkcjach. Aktorskiego fachu uczyła się w Łodzi. Od 8 lat szlifuje talent na deskach Teatru Ateneum w Warszawie. Obecnie możemy oglądać ją w kinach w komedii Na Twoim Miejscu o małżeństwie, które zamienia się ciałami. Dlaczego ja jestem tobą? Spokojnie. Kasia? Spokojnie. A jak siebie widzisz bardziej, jako aktorkę dramatyczną czy aktorkę komediową? Co przychodzi ci łatwiej? Był kiedyś, jeszcze przed wojną, taka kategoria, gatunek liryczno-komiczny. Myślę, że tak, że jestem i sentymentalna, dramatyczna, ale także kocham komedię. Ona jest mną, a ja jestem nią, ale tylko zewnętrznie. To jest głupie, ale po prostu zamieniliśmy się ciałami. Pamiętam, kiedyś przyszła na plan, wszyscy jakiś taki, kurczę, głęboki grudzień, czy już początek stycznia, 30 plan chyba z rzędu, 30 dzień. Wszyscy po prostu leżą, nie wierzą w ogóle, że ten dzień się może wydarzyć w ogóle, że coś się może udać. Paulina, nie? Jakby tak samo zmęczona jak wszyscy i wybuchła taką pozytywną energią, zamieniła się w jakiegoś wodzireja, rozkręciła nas. Ja po prostu na koniec zdjęć mówię, wow, nie? Jakby, jak ty to zrobiłaś w ogóle, o co chodzi? Ta praca po prostu dodaje mi ogólnie skrzydeł, mimo tego całego trudu i mimo tego, tej całej orki. To jest to po prostu moja pasja, więc jakoś nie wiem, no po prostu mam nieskończone źródło energii. Kobiety mają przewalone. W życiu, w pracy, w domu zawsze. Pod górkę i wiatr w oczy. Cieszę się, że złapałeś tę perspektywę. A faceci co? Lepiej mają? Wymagania z każdej strony, konkurencja. Przed jednym się kłaniasz, to przed drugim wypinasz. No przecież mówię. Nie, to ja mówię. Tutaj widzimy bramę DU FSO, dawnego DU także. Bardzo ważne centrum naszego życia na naszym osiedlu Śliwice. Mieliśmy taką naszą szajkę dzieciaków, która rozrabiała, bawiła się razem. No i także razem kradliśmy. Ponieważ byłam zawsze najmniejsza i najszczuplejsza, no to miałam za zadanie stać na czatach. Czyli obserwować, czy ktoś idzie. Moja siostra tak samo. I tutaj, Aniu, było właśnie bardzo dobre strategicznie miejsce do obrabowywania. Mam nadzieję, że to się przedawni i nikt mnie nie zaskarży. I przepraszam bardzo. Tutaj były właśnie kwiaty różne, które można było bukiety sprzedawać, mirabelki, jabłka i orzechy. Znaczy, kiedyś zostałaś złapana? To jest ważne pytanie. Nie zostaliśmy nigdy złapani, ale myślę, że to tylko przez to, że właściciele tak naprawdę machali ręką. Wychowanie na warszawskiej Pradze wpłynęło na jej charakter. Paulina umie poradzić sobie w każdej sytuacji. Jej zaradność potwierdza także Ania, starsza o rok siostra, z którą Paulina jest bardzo związana. Tyle ci powiem. Schowaj to zdjęcie. Ale to jest gorsze jeszcze moim zdaniem. Jakby szłam gorzej niż ty, naprawdę. To jest masakra. Mam ucho większe od twarzy. Śliczny jest. Dobrze, że mi twarz trochę urosła. Ty miałaś 5 lat, ja 6. Założyliśmy zespół Spice Girls. Paulina była posz. Spice, czyli Victoria Beckham. Tak. Tak, i pięknie śpiewała i występowała. If you wanna be my lover, you gotta get good with my friend.